Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj ma się kończyć aukcja w domu aukcyjnym Christie's. Jej przedmiotem między innymi są zegarki, których właścicielem jest Michael Schumacher, znany kierowca Formuły 1. Jeden z wybitniejszych kierowców w motorsporcie. W tym momencie Michael Schumacher już nie jeździ, ma 55 lat, uległ wypadkowi na nartach, bardzo poważnemu, no i od tego czasu nawet nie może być kierowcą testowym. Dlatego jego kariera definitywnie się zakończyła. No i teraz sprzedawane są te zegarki, tam jakieś Rolexy, jeden Audemars Piguet, Royal Oak, najbrzydszy zegarek świata, przynajmniej w mojej opinii, ja wiem, że są fani. Wydaje mi się, że to jest zegarek, który albo się kocha, albo się nienawidzi. Ja akurat jestem z tych, którzy nie cierpią tego designu. No i oprócz tego cała grupa zegarków z kolekcji Ruthenium, firmy, której nazwę chyba czyta się Żur, albo coś tak, ja nie bardzo po francusku sobie radzę. To jest grupa zegarków dość wyjątkowych. Tarcza jest wykonana z rutenu. Oprócz tego mechanizm jest mosiężny, pokryty rutenem. No i cały zegarek, koperta i ewentualnie inne elementy są wykonywane z białego złota 18-karatowego. Tych zegarków jest cała seria. Oprócz tego można dokupić do tego oryginalną kasetę do przechowywania tych zegarków. Ciekawe, czy to znajdzie swoich, znaczy znajdzie jakichś fanów. Wydaje mi się, że ponieważ na rynku zegarków nastąpiła dość poważna zapaść po tych gwałtownych zmianach cen, na początku gigantycznych wzrostach spowodowanych praniem pieniędzy na właśnie na zegarkach luksusowych, a później no, ten proceder się zakończył, przeniósł się pewnie w inne miejsca. Biorący pieniądze wymyślili sobie inne metody, być może lepsze, być może skuteczniejsze, a dużo ludzi, którzy chcieli po prostu zarabiać, kupowali zegarki po to, żeby nimi obrócić, no oni niestety zostali z tymi drogimi zegarkami. Teraz cena spadła i to właściwie dramatycznie. Praktycznie te spadki to są tak o 60-70%. No i ci, którzy zostali z zegarkami, po prostu utopili. Spowodowało to, że te wszystkie dobre zegarki, które wcześniej pojawiały się na rynku, teraz zniknęły w sejfach. Nikt tego nie chce sprzedawać, no bo jak nie ma dobrych cen, to po co sprzedawać? Zegarki kolekcjonerskie to nie jest coś, co kupują ludzie, którzy nie mają na to. Są ludzie, którzy kupują, mogą potrzymać. Jeżeli nikt nie oferuje dobrych cen, to po prostu nikt nie jest zainteresowany wyjmowaniem tego z czeluści sejfu. No i miejmy nadzieję, że tak jak kiedyś zegarek Paula Newmana z dedykacją, kupiony dla niego przez jego żonę z wygrawerowaną dedykacją, spowodował zakończenie kryzysu kwarcowego, tak zwanego kryzysu kwarcowego w zegarkach, czyli ludzie, którzy kompletnie, kolekcjonerzy, którzy w ogóle nie widzieli sensu kupowania zegarków najmniejszego, znowu odwrócili wzrok w tym kierunku i zaczęła się wielka popularność zegarków mechanicznych i ceny tych zegarków zaczęły bardzo szybko rosnąć. Miejmy nadzieję, że teraz no to nazwisko Michael Schumacher też podniesie troszeczkę ceny zegarkowe, to by się rynkowi przydało po tym już kilkuletniej stagnacji. Jest tam jeszcze sprzedawany jeden zegarek też tej firmy Żur, który jest oznaczony na kopercie jako unikat. To jest najwyraźniej jedyny taki zegarek stworzony dla Schumachera. Zobaczymy, jak to się sprzeda. Zobaczymy, czy w ogóle aukcja zostanie przeprowadzona, dlatego że dzisiaj dostałem informację mailem od jednego z dyrektorów Christie's, że mają atak hakerski
ma jakieś problemy z bezpieczeństwem. Strona generalnie nie działa. Działają tam jakieś, w jakiś ograniczony sposób, w ogóle tam jakieś dziwne rzeczy. Nawigacja po tej stronie jest mocno utrudniona. Nie udało mi się znaleźć tych aukcji, jakie tam są wyniki. Przynajmniej te częściowe, w jaką stronę idą licytacje. Licytacje według tego maila, wszystkie licytacje trwają nadal. Aukcje mają się odbywać normalnie, przy czym można licytować przez telefon. Więc no, nie wiem, jak to pójdzie, jak to się uda, czy ta aukcja nie zostanie anulowana przed zakończeniem. Czas pokaże. Właściwie to jest pierwsza taka sytuacja, w której w ostatnim czasie, że ktoś atakuje dom aukcyjny w taki sposób. No, wyciek danych tutaj byłby bardzo kłopotliwy, no bo dane wielu bogatych ludzi nagle trafiają do, właściwie nie wiadomo do kogo, trafiają do internetu i nie wiadomo, kto kupi, nie wiadomo, jak to wykorzysta. Może to być jakiś problem dla kolekcjonerów, szczególnie tych bogatszych kolekcjonerów korzystających z aukcji domu aukcyjnym Christie's. Kolejna sprawa, o której wam chciałem powiedzieć, ponieważ mówiłem, że Schumacher był utalentowanym kierowcą i wielce usytuowanym zawodnikiem, ale to nie jest najlepszy zawodnik Formuły 1, nie jest to najlepszy zawodnik wyścigowy na świecie. Mimo, że niektórzy tak go chcieli nazywać, że jest zawodnikiem wszechczasów. No, zawodnikiem wszechczasów nie jest. Musimy pamiętać o tej drugiej stronie medalu, o tej czarnej stronie Schumachera. Zdarzały mu się zagrywki nie fair play. Jeden z pamiętnych wyścigów, których Schumacher rozbił, specjalnie, intencjonalnie rozbił bolid swojego konkurenta, no, wjeżdżając w niego. To był ostatni wyścig sezonu i tam była taka sytuacja punktowa, no, że jeżeli obydwoje nie skończą, to wtedy Schumacher wygra. No i on zamiast podjąć walkę, uczciwie pokazać, że jest, że zasłużył na tytuł, no to po prostu rozbił bolid swój o bolid swojego przeciwnika, no i w ten sposób zdobył mistrzostwo. Natomiast chciałem wam powiedzieć o innym artefakcie związanym ze sportem motorowym, o złotym kasku, złoty kask, który odnalazł się w jakiś sposób, nie wiedziano, gdzie on jest przez jakiś czas. Złoty kask to jest trofeum, które ufundowała firma Esso po 10-letniej współpracy z Jimem Clarkiem. Jim Clark jest kierowcą wyścigowym wszechczasów. On jest jedynym kierowcą, który w jednym sezonie wygrał cykl Formuły 1 i wygrał cykl IndyCar. Złoty kask jest wykonany ze złota, ma wygrawerowaną mapę świata na sobie. To jest taki kask starego typu, kask otwarty, tak jak dawniej kierowcy jeździli. To jest na tej mapie świata naniesione są, znaczy kamieniami szlachetnymi, rubinami, oznaczone są miejsca torów wyścigowych, na której Jim Clark wygrywał. I niebieskim szafirem jest oznaczone miasto Dun w Szkocji, w którym jest jego rodzinnym miastem. W tym mieście również znajduje się Muzeum Motoryzacji imienia Jima Clarka i tamten kask teraz można oglądać. Jeżeli ktoś wybiera się do Szkocji i będzie miał chwilę czasu, może się udać do tego Muzeum Motoryzacji. Jim Clark no, dzisiaj już nie żyje. On zginął w czasie wyścigu na torze Hockenheimring. Podczas wyścigu dostał wystrzału opony, nie opanował sam pojazdu po tym zdarzeniu, uderzył w drzewo, no i poniósł śmierć na miejscu. W tym momencie to już jest poza torem. Teraz ten teren jest zalesiony i znajduje się tam jakaś tablica pamiątkowa upamiętniająca właśnie śmierć Clarka w tym miejscu.